Czy widziałeś kiedyś film Odyseja Kosmiczna 2001? Jeżeli nie, to pewnie powinieneś, ale chciałem dzisiaj wspomnieć o komputerze w nim ukazanym, HAL 9000. Nawet jeżeli nie widziałeś filmu, to pewnie kojarzysz jego czerwoną lampkę i metaliczny głos. HAL jest komputerem pokładowym na statku, który zmierza w kierunku Jowisza. Misją jest właśnie dostać się tam, natomiast nie znamy zadania, jakie ma być tam wykonane. HAL ma wyręczać astronautów we wszystkich, od najprostszych do najbardziej skomplikowanych zadań. I HAL, będąc programem komputerowym, faktycznie pomaga astronautom do czasu. HAL szpieguje astronautów, wykorzystując kamery rozmieszczone po całym statku i czyta im z ruchu warg, kiedy ci wychodzą do oddzielnego pokoju, żeby ten chociaż na chwilę ich nie słyszał. Dowiaduje się w ten sposób o planach jego wyłączenia ze względu na podejrzenie błędu w programie. Zadaniem komputera jest oczywiście za wszelką cenę dostać się na Jowisza, więc od teraz widzi astronautów jako przeszkodę. HAL manipuluje więc astronautami, mówi jednemu z nich, że nadajnik, który znajduje się na zewnątrz statku, wymaga pilnej naprawy, a kiedy ten słucha się komputera i wychodzi go naprawić, HAL przejmuje kontrolę nad statkiem i wyrzuca go w przestrzeń kosmiczną. Kiedy jego kolega wychodzi w próbie uratowania go i prosi o manualną kontrolę nad statkiem, HAL zabija resztę astronautów. Ostatniemu z nich, któremu cudem udaje się przeżyć, udaje się finalnie zniszczyć komputer. Oczywiście to tylko film science fiction, ale wydaje mi się, że pokazuje coś bardzo rzeczywistego. Pokazuje, że maszyny stworzone do pomagania ludziom w odpowiednich warunkach mogą zwrócić się przeciwko nim. To jest motyw nie tylko obecny w Odysei Kosmicznej, ale również w wielu innych produkcjach kultury. I oczywiście film opowiada o jakiejś tam wizji przyszłości. Przynajmniej między innymi o tym opowiada. Ale czy nie widzisz, jak przez szczególnie ostatnie półtora roku technologia jest wykorzystywana przeciwko różnym społeczeństwom? Jeżeli przyjrzymy się chociażby konstrukcji dzisiejszych smartfonów, to widać, że one albo aplikacje, które najczęściej ludzie na nich instalują, są tworzone w taki sposób, żeby uzależniać od siebie swoich użytkowników. A kiedy taki użytkownik jest już przykuty do ekranu, w moich doświadczeniach to najczęściej jest jakiś młody człowiek, no bo oni są na to najbardziej podatni, to serwowana jest im manipulacja. Ale nie taka zwykła, tylko bardzo subtelna i sprytna, ponieważ Google czy Facebook konstruują profile psychologiczne swoich użytkowników na podstawie wszystkiego, co wiedzą na ich temat, a wiedzą naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wiedząc dokładnie, jak ten użytkownik się zachowuje, co lubi, co robi, czym się zajmuje, jak myśli, są w stanie stworzyć takie bodźce, tak? Na przykład poukładać wyniki w przypadku wyszukiwarki Google, tak? Poukładać feed, czy tam tą tablicę z użytkownika Facebooka, żeby popchnąć go w tym kierunku, który akurat opłaca się tej firmie. Żeby manipulować go w taki sposób, że każdy z tych użytkowników twierdzi, że on w ogóle nie widzi żadnej tej manipulacji. Co, ja? Ja przecież widzę na wylot tą manipulację, tak? No, na mnie to w ogóle nie wpływa, nie? Generalnie to jest walka z nierównym przeciwnikiem. To jest walka ze sztabami psychologów, których jedyną pracą jest to, żeby jak najbardziej uzależniać swoich użytkowników, żeby popchnąć ich w takim kierunku, jaki podoba się tej firmie. To daje po prostu bardzo dużą kontrolę firm technologicznych nad życiem coraz większej ilości osób. Coraz więcej osób ma smartfony, coraz więcej osób korzysta z technologii na co dzień i coraz więcej czasu spędzamy patrząc w ekrany, uśredniając przynajmniej. Generalnie technologia staje się coraz ważniejsza w życiu społeczeństw i wydaje mi się, że bardzo łatwo wykorzystać ją przeciwko tym społeczeństwom. Chociażby uzależniając je, chociażby manipulując nimi. To wszystko jest możliwe dzięki zbieraniu absurdalnych ilości danych na ich temat, ale dzisiaj przyzwyczailiśmy się do tego, że nie ma się praktycznie żadnej prywatności i to jest standard. Coś, co kilka lat temu było jeszcze absurdalnym ekstremum, jak chociażby, nie wiem, wyobrażacie sobie, żeby poczta czytała wasze listy, to jest coś, co generalnie jest gigantycznym naruszeniem prywatności, najpewniej złamaniem też kilku praw i przepisów i generalnie kojarzy się z autorytarnymi rządami, z rządami, które próbują kontrolować swoich obywateli. Dzisiaj na aplikacjach takich jak, nie wiem, Messenger,
To jest po prostu standard, że wasze wiadomości są czytelne dla wszystkich, i firm technologicznych, i służb specjalnych, czy wszelkich rządów, które chcą po prostu kolekcjonować jak najwięcej danych na wasz temat. Są nimi bardzo zainteresowane. To wszystko jest tylko wierzchołek góry lodowej, ale wydaje mi się, że nie wiesz, jakiej góry lodowej. Wydaje mi się, że u jej trzonu jest prawnie zastrzeżone oprogramowanie. I teraz troszeczkę wyłącznie technicznego wyjaśnienia, co to znaczy, że coś jest prawnie zastrzeżonym oprogramowaniem. Generalnie, jeżeli coś programujemy, kod, o którym myślisz, to pewnie jest kod, który jest czytelny dla człowieka. Z reguły on musi przejść proces zwany kompilacją, żeby te instrukcje czytelne dla człowieka przekształcić w takie, które są czytelne dla komputera. Niestety w dzisiejszych czasach większość programów, takich jak, nie wiem, całe systemy operacyjne, jak Windows, czy, nie wiem, aplikacje Facebooka, aplikacje Apple'a, Google'a i tak dalej, są zamknięte i prawnie zastrzeżone. To znaczy, że ta wersja dla człowieka, którą można sprawdzić, w której można sprawdzić na przykład, co ta aplikacja robi, jest zamknięta i publicznie niedostępna. I wtedy następuje pewne odwrócenie interesów dewelopera, który zwraca się przeciwko użytkownikom, bo nagle okazuje się, że to jest korzystne dla mnie jako dewelopera, żeby uzależniać użytkowników. To jest korzystne dla mnie, żeby zbierać jak najwięcej informacji na ich temat, bo potem mogę je sprzedać albo wykorzystać je w jakiś inny sposób. To jest dla mnie korzystne, żeby manipulować użytkowników, żeby przepchnąć jakąś agendę, żeby pokazywać im, nie wiem, jakieś manipulatywne reklamy i tak dalej, i tak dalej. To są dla mnie czyste korzyści i ludzie są przyzwyczajeni do tego, że to jest standard, więc nikt nie będzie mnie ciągał do odpowiedzialności za robienie rzeczy, które jeszcze parę lat temu byłyby uważane za ekstremalnie złe. Tak jak mówię, w dzisiejszych czasach śledzenie na każdym kroku to jest już standard. Czytanie cudzych wiadomości to jest standard. Podsłuchiwanie go w wielu przypadkach, jak chociażby, nie wiem, rozmowy telefoniczne, to jest standard. Tak na marginesie, podsłuchiwanie rozmów telefonicznych to fakt. Sprawdźcie sobie, kim był Edward Snowden. To nie jest żadna teoria spiskowa. To jest fakt. To się po prostu dzieje. I uważam, że gdyby oprogramowanie, z którego korzystamy, było wolne, to znaczy wersja czytelna dla człowieka byłaby publicznie dostępna i każdy mógłby z tym kodem zrobić, co mu się podoba, nie istniałyby te problemy. Wtedy każdy niezależny badacz bezpieczeństwa może sprawdzić ten kod, zobaczyć, co dokładnie robi ta aplikacja. Wtedy każdy, kto ma umiejętności techniczne albo chce je nabyć, może się po prostu nauczyć, jak niektóre elementy są tworzone. A jeżeli jakieś elementy aplikacji mu się nie podobają, na przykład te, które uzależniają użytkowników, powiedzmy, można je usunąć. Jeżeli masz jakiś dobry pomysł, jak rozwinąć daną aplikację, możesz zgłosić swój pomysł, a jeżeli masz umiejętności techniczne, możesz go po prostu dodać. To wszystko jest umożliwiane dzięki wolnemu oprogramowaniu. Wolne oprogramowanie generalnie daje po prostu użytkownikom wolność i kontrolę nad programem. Wtedy ten program jest kontrolowany przez użytkowników, a nie przez firmy technologiczne. Takie oprogramowanie można rozpoznać na przykład skrótami FOSS albo FLOSS. To jest skrót od Free Libre and Open Source Software. Generalnie w angielskim słowo free oznacza darmowy i wolny, więc używają słowa libre. My w polskim mamy ten luksus, że rozróżniamy te dwie rzeczy, ale chciałbym tutaj wspomnieć, że wolne oprogramowanie nie musi być wcale darmowe, bardzo często jest, ale nie ma nic złego w sprzedawaniu wolnych programów. Deweloperzy też z czegoś muszą żyć. Oprogramowanie FOSS albo FLOSS to takie, które szanuje wolność użytkownika. Również często jest oznaczone takim zielonym kluczykiem, a jeżeli chcemy mieć absolutną pewność, to możemy sprawdzić licencję danego programu. Z reguły takie najbardziej popularne wolne licencje to MIT, GPL, licencja Apache. Generalnie najprostszą rzeczą, jaką można zrobić właśnie dla tej wolności, to korzystać z takich programów, zamiast z Messengera czy Whatsappa, korzystać z Signala, zamiast z Windowsa, korzystać z Linuxa. Nie wiem jeszcze, jakie inne programy w tym momencie mi nie przychodzą do głowy, ale jest generalnie mnóstwo wolnych alternatyw, które działają dla użytkowników, a nie dla firm technologicznych. I wydaje mi się generalnie, że w społeczeństwie, w którym ta technologia staje się coraz ważniejsza i staje się coraz większą częścią nie tylko codziennego życia, ale również gry politycznej, finansów, biznesu, innych elementów życia. Ta technologia staje się coraz bardziej powszechna i jeżeli nic nie zrobimy z wolnością w tej technologii teraz,
to za kilka dekad nie będziemy mieć jej już w ogóle wcale. Więc widząc, jak szybko postępuje technologia, widząc, jak coraz więcej czasu spędzamy przed ekranami i jak coraz więcej funkcji zapewnia ta technologia, bo mnóstwo rzeczy związanych z technologią jest generalnie bardzo dobre, tylko trzeba po prostu w tym momencie, im szybciej, tym lepiej, zadbać o te podstawowe wolności. Zadbać o to, żebyśmy w przyszłości nie byli kontrolowani w 100% przez firmy technologiczne i wądy, które często zwracają się do nich po cenzurę, jak chociażby Rosja zwróciła się o cenzurę aplikacji do taktycznego głosowania Aleksieja Nawalnego tuż przed głosowaniem i Apple i Google posłusznie ją usunęły ze swoich sklepów. Ta sytuacja byłaby w ogóle niemożliwa, gdyby to było wolne oprogramowanie. Ale nie jest, więc jest cenzurowane. Generalnie w społeczeństwach, które są, powiedzmy, zachodnie, tak, które bardziej wartościują tą wolność od pozostałych, te podstawowe wolności, jak wolność słowa, wolność mediów, wolność do zgromadzeń i tak dalej, są bardzo ściśle ze sobą powiązane i jeżeli jedno z nich zaczyna się kruszyć, to wszystkie pozostałe upadają jak domek z kart. Przykład, jeżeli nie mamy wolności prasy, no to wolność słowa zaczyna powoli podupadać. Dalej idzie chociażby wolność do zgromadzeń, bo ludzie nie będą się tak samo organizować, jeżeli media nie mogą na przykład ich poinformować o jakimś zgromadzeniu czy proteście. I wydaje mi się, że wraz z postępem technologicznym wolność oprogramowania powinna być jednym z tych fundamentów wolnego społeczeństwa. Ona już w pewien sposób musi być jednym z tych fundamentów, bo jak pokazałem chwilkę wcześniej, jeżeli nie mamy wolnego oprogramowania, to zaczyna się cenzura, więc podupada wolność słowa, to zaczyna się dobieranie sobie takich artykułów czy mediów, jakie odpowiadają firmom technologicznym na feedzie Facebooka czy w wynikach Google'a, więc podupada wolność prasy. Mogę przytaczać inne przykłady, kiedy Facebook brał duże udziały w organizacji albo przeczeniu organizacji różnych wydarzeń, co również przeczy w wolność do zrzeszania się, do zgromadzeń. Jeżeli podupada wolność oprogramowania, to pozostałe również. Więc wydaje mi się, że ta wolność w oprogramowaniu, po prostu korzystanie z wolnego oprogramowania, nie tego prawnie zastrzeżonego, powinno być jednym z fundamentów wolnego społeczeństwa. Równie ważnym, co wolność słowa czy wolność prasy. I to jest generalnie społeczeństwo, w którym ja bym chciał żyć. To jest przyszłość, o którą ja bym się chciał starać. I cóż, mam nadzieję, że do mnie dołączysz w tych staraniach. Najprostsze, co można zrobić, to po prostu zainstalować sobie wolne programy na swoim telefonie, komputerze. Może zmienić system operacyjny na taki, który szanuje twoją wolność. To są generalnie bardzo proste kroki. A o wolność w przyszłości ludzie, no, w przyszłości ludzie tracili życie za wolność. Nadal tracą w niektórych częściach świata. Tutaj mamy ten luksus, że żeby zadbać o swoją wolność, wystarczy troszeczkę chęci, troszeczkę czasu. Więc cóż, to jest przyszłość, o którą ja bym się chciał starać. Przyszłość, w której również technologia i oprogramowanie są wolne. Mam nadzieję, że do mnie dołączysz i dzięki, że mnie posłuchałeś. Nazywam się Jan Iłowski, to był materiał dla kanału Niepożądany Odcinek Poszczepienny.